Będziemy nawiązywali w zasadzie do tego, co się stało w Egipcie w ostatnim czasie, do rewolucji, która miała tam miejsce i tym, co z tym tematem dzieje się dalej. I w związku z tym chciałbym poprosić na scenę następnego prelegenta. Jest to Karim Amer, którego serdecznie zapraszam i brawa. Karim, come to us, please. There you are. To start by extending my sensitivity. Oh, sorry. I'd like to start by extending my sincere gratitude to the organizer of Gdansk Black Forum for inviting me to talk about my point of view regarding the ongoing political situation in Egypt. After the massive demonstrations and protests back in January 2011 that some people tend to call it the Arab Spring, despite of its disasters, consequences and results that Egypt and the whole Middle Eastern region still suffer from up till this moment. Unfortunately, I don't have enough time that gives space for the whole details and events that took place through all the last 3 years. But I hope that with the favor of the internet and different international news services, most of you are familiar with or have background about what is going on in Egypt right now. I would like to emphasize that I am not here to get your ears ruptured by reciting vibrant and made-up sentences, bracing the struggles of Egyptians, or attacking and criticizing the dictatorship, the dictatorial governments. I'm sorry if that would disappoint some of you. But I am not into this kind of superficial talks, which might satisfy some people, but pushes us far away from what I see and interpret as realism. Governments are secretions of its people. No matter of the location, no authority in any country around the world, regardless the level of suppression and oppression practiced against its people, can remain in power for a long time if people have no desire to have it. People take part in forming their government, either by the clear approval through the fair elections, or even by sticking to silence and taking no reaction after reaction towards the human rights and the freedom violations committed by the government. People might be motivated to do so out of fear or interest. It equally applies to the governments and people in different countries such as Cuba, North Korea, Iran, Saudi Arabia and definitely Egypt. Północna Korea, Arabia Saudyjska, a strach, jak wiemy, strach ma swoje własne konsekwencje i efekty. Jest to coś bardzo negatywnego, co może być bardzo destrukcyjne. Tak więc strach nie pozwala nam w zasadzie wziąć odpowiedzialności za to, co robimy do końca. Na pewno dictatorships use fear as a weapon to terrorize people. Używają take full control over them jako narzędzi and do guarantee kontroli their submission and surrender. Ludzi do but falling under the control tego, of fear and surrender aby ich zastraszyć, should not be considered a responsibility of governments. Instead, it's mainly responsible of individuals who interact and satisfy their governments and believe in truth. Those who get to rise panicked and start spreading it among their countrymen, stand behind magnifying the impact of such a problem. Działaniami z konkretnym podejściem w większej skali, ponieważ przeciwstawienie się strachu inspiruje innych. Już od najmłodszych lat zdawałem sobie sprawę z tego, jakie działanie ma strach. Widziałem, że ludzie boją się, w sposób, który był typową reakcją, którą często widziałem. Ludzie często zmieniali swoje zachowania tak, aby nie wchodzić w konflikt z władzą. Mamy takie
powiedzenie w Egipcie w zasadzie, że strach gwarantuje bezpieczeństwo. Mówimy tutaj zarówno o bezpieczeństwie fizycznym, jak i mentalnym. Z drugiej strony tego rodzaju relacje mogą stać się czymś, co inspiruje, co zmienia życie ludzi. Wiele ludzi w Egipcie wierzy, że strach chroni ich przed przemocą. Tak więc w ten sposób wspomagają tym sposobem życia, tą reakcją wspomagają dyktaturę. Tak więc wierzenie w tego rodzaju podejście, wiara w tego rodzaju podejście ma wpływ na rozszerzanie się strachu wśród społeczeństwa i to na skalę niespotykaną. Najbardziej negatywne wyniki strachu to wstrzymanie myślenia o głównych źródłach problemów w życiach ludzi. Strach zabija wszelką inicjatywę, wszelką aktywność, zarówno fizyczną, jak i mentalną, dlatego jest to narzędzie tak często wybierane przez dyktatury. Nie ma nic łatwiejszego niż zastraszanie tak naprawdę. Rządy wykorzystują to narzędzie od zawsze, niejako zlecając je swoim siepaczom. Często strach przeradza się w strach przed fizycznymi torturami lub plotkami o torturach fizycznych. Strach często rozszerza się poza granice danego kraju poprzez media. Tak więc w tego rodzaju okolicznościach reżim ogarnia swój cel poprzez rozszerzenie pola działania strachu oraz dawanie mu narracji, która powoduje, że cały proces staje się jeszcze bardziej dramatyczny. Ten proces pozwala rządom na utrzymanie się u władzy. Demonstracje przeciwko dyktaturze w Egipcie okazały się czymś bardzo nietypowym w tym kontekście. W zasadzie były one nielogiczne. Jak to się stało, że te olbrzymie rzesze Egipcjan zdecydowały się sprzeciwstawić się opresyjnemu reżimowi? Z drugiej strony te protesty przyciągały również ekstremalny krytycyzm od tych, którzy nie chcieli angażować się w tego rodzaju akty protestu. Wydawało im się, że nawet tak zły reżim będzie lepszy niż anarchia, niż brak rządów. Mówili, lepsze zło, które znamy, niż zło, którego nie znamy. Więc tak jak mówiono, Mubarak ukradł już wystarczająco dużo, nie będzie kradł dalej. Natomiast przyjdzie ktoś nowy i będzie już kradł od samego początku, więc może pozostaniemy przy starym. Tego rodzaju myśl dominowało szczególnie wśród starszych obywateli, którzy postrzegali władzę tylko i wyłącznie jako rodzaj przepustki, która umożliwia kradzież na olbrzymią skalę. Tak więc bardzo często miało to efekt, który powodował swego rodzaju konflikt wśród grup protestujących. Mogę tu podawać wiele przykładów korupcji, tudzież podejścia do władzy tylko i wyłącznie w sposób, który jest ukierunkowany na korzyści materialne. Wszystko to tkwi głęboko w kolektywnej psychice, kolektywnym psyche narodu.
Jest to coś rodzaju obca galaktyka, przeniesienie się w koncepcję władzy, która nie używa tego instrumentów. Często rządy działały w sposób bardzo brutalny, nie zatrzymując się, nie wahając się i używając morderstw, tortur i narzędzi ukierunkowanych na wręcz masowe zbrodnie przeciwko narodowi. Natomiast mimo tego pojawiły się trendy, które spowodowały zmiany. Staraliśmy się oczywiście dokumentować te najgorsze przykłady przemocy typu odpalanie budynków, świątyń, w tym również świątyń chrześcijańskich. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, ponieważ tak naprawdę trudno mi przewidzieć, co się będzie działo w przyszłości. Wielu ludzi po prostu zatyka nosy lub patrzy w drugą stronę i nie akceptuje tego, co się dzieje. Bardzo często można tu użyć, można porównania do pająków, insektów, mysz, które niejako stają się plagą, a plaga ta jest ignorowana. Mogę tutaj użyć tego porównania do tego, co robią ekstremiści. Stare reżimy tak naprawdę pozwalały tym ekstremistom na funkcjonowanie, na życie w ramach swego rodzaju kontrastu. Tak naprawdę kultura egipska, jej źródła tkwią głęboko w dziedzictwie egipskim, w religii. Kultura ta bardzo łatwo potrafi przerodzić się w nieoczekiwane działania, zarówno pozytywne, jak i negatywne, to zarówno u rządów, jak i u populacji. Mogą one być zarówno twórcze, jak i bardzo destrukcyjne. Dlatego właśnie rząd egipski aresztował mnie za moje pisanie, za to, co publikowałem. Z mojego punktu widzenia jedynym rozwiązaniem jest otwarcie się na nowe podejście. Ja nie wierzę tak naprawdę w kompromisy. Według mnie kompromisy społeczne, polityczne nie dają pożądanych rezultatów. Dlatego nie dbam o to, co mówią politycy w Egipcie, ponieważ tak naprawdę oni nie zdają sobie sprawy z źródła problemu. Problemy, które mają organizacje i właśnie całe pokolenie w moim kraju, pochodzą z głębokich źródeł, ze źródeł całej kultury. A więc podsumowując, zmiana rządów do niczego nie prowadzi sama w sobie. Tak naprawdę musimy zmieniać mentalność osób, musimy zmieniać sposób, w jaki ludzie myślą. Musimy również zdawać sobie sprawę, z czym mamy do czynienia, ze skali problemu. I to zmienia podejście. Nie widzę rozwiązania w najbliższej przyszłości bez zmian w tych kierunkach. Bardzo trudno jest zmienić cokolwiek, jeżeli tkwimy w dalszym ciągu mentalnie w starym trybie myślenia, który został narzucony nam już od dzieciństwa. Tak więc bez pokonania strachu, bez zmiany naszej postawy, nasze działania nie będą przynosiły pożądanych rezultatów. Widzę
ten potencjał, szczególnie u dzieci. Widzę, że to one mogą stać się tym czynnikiem, który dokona prawdziwych zmian. Dlatego tak dużo powinniśmy inwestować w edukację, w kształcenie dzieci, tak aby miały one otwarte umysły, otwarte podejście do nowych rozwiązań. Nie chcemy, aby dzieci przerodziły się w identyczne wzorce swoich rodziców. Chcemy, aby podeszły w sposób otwarty, nowy, pozytywny do swojego kraju i do zarządzania nim. Tylko w ten sposób możemy doprowadzić do zmian. W moim wystąpieniu chcę podkreślić, że tak naprawdę brak sukcesów opozycji w Egipcie ma podobne źródła jak źródła, które były swego rodzaju napędem reżimu. Wizja rozwoju Egiptu tak naprawdę w tej chwili nie ma żadnego związku z tym, co się dzieje w tej chwili. Chciałbym bardzo podziękować Państwu za zaproszenie i za Waszą uwagę. Przepraszam, jeżeli mówiłem zbyt długo. Thank you, Karim. Mogę prosić? Thank you, Karim. Appreciate it.